Dzień dobry. Państwo się zatrzymają, policja. Czy widzimy tutaj przejście dla pieszych? Jest specjalnie do tego przejście podziemne, ewentualne przejście tam. Może być to tylko Pouczenie? Pouczenie. Raczej chyba nie za bardzo w tym wypadku. Za 3 osoby 250 zł mandat. Ewentualnie co, na miejscu za 50 skasujemy? Tak. To jak sobie pani życzy. Młoda dziewczyna jest zdziwiona, że mandat jest niższy, kiedy zapłaci na miejscu. Słusznie. To złodziejski podstęp, żeby od razu otrzymać czystą gotówkę. To proponujemy 5 dych. Jeżeli nie ma takowego, to 250 płatne na poczcie, ewentualnie z mamą. Fryzjer i Elvis wypisują mandat tylko jednej osobie. Znajomi dziewczyny są obcokrajowcami i nie mają przy sobie dokumentów. Tutaj. Podpis jeden i tam, tak? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A, będę się państwa potrzebować. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze raz, jeszcze możemy na chwilę? Dlaczego pani zapłaciła na 50 zł? No, państwo mi powiedziała, że ja przeszłam drogę nie w tym miejscu, gdzie powinna. To, że pani, pani chciała pokwitowanie. Czy tam jest w ogóle, kto to wystawił? Jaka komenda? Nie, jest to nie dziwne? Ma. Nie jest pisane, tylko jest pisane wykroczenie. To, że mamy te legitymacje, nie czynią z nas policjantów. Ja te pieniądze pani oddaję, TVN Turbo, program Złodzieje, tak działają złodzieje. Pani mi odda ten dowód wpłaty albo sobie... No. Jesteśmy w ukrytej kamerze. No. Fakt jest taki, że się nie przychodzi. Nie przychodzi się, bo złodzieje na tym bazują. Ja pani dałem kawałek świska, niech pani sobie weźmie na... Pamiątkę tam. Nie ma pół moich danych, jest tylko pani podpis. Ale to są wszystko na kamerze. No, teraz pani to widzi dopiero. Ale wcześniej, jak rozmawialiśmy, tego nie było widać. Wymieniliśmy to na 50 zł. Miłego dnia życzę, do widzenia. Ale nie przechodzimy w miejscu niedozwolonym.